Maximus, ty zdrajco! Chodź, Lockjaw, wróćmy do pozostałych. Nie podoba mi się to, Meduza. Najpierw królestwo Atilanu to utknęło, potem ten najazd. Przemykamy po własnym królestwie w cieniu. A więc, Tritonie, czy obawy się spełniły? Gorzej, królowo. Kree zdołali nas najechać, ponieważ ktoś wewnątrz wyłączył osłonę. Jak? Wybacz, królu Blackbolcie. Widziałem twego brata na czele wojsk Kree. Dobrze. Pałac jest chwilowo niezabezpieczony. Chyba nie unikniesz spotkania z bratem. Czy to czas, by odwiedzić salę tronową? Wasza wysokość? Musimy śpieszyć do wejścia do pałacu. Krystal i Triton powinni wkrótce otworzyć drzwi. Wybacz, że marudzę, ale tak, właśnie tak. Czas dać psztyczka w nos zbrodni. Przygotowywanie do perigenezy. Proces nie został autoryzowany przez rodzinę królewską. Proszę zatrzymać operację i oddać się w ręce najbliższego stróża porządku, podając zdradę stanu jako popełnione przestępstwo. Czy wiesz, że perigenezy nie należy stosować na istotach innych niż nieludzkie? Wyniki mogą być katastrofalne. Niemądrze byłoby otwierać te drzwi bez usunięcia tej przeszkody. Cel namierzony. Powalimy to coś. Powalimy to coś. Ah!
włączanie. Ach, Triton i Krystal nie zawodzą. Spieszmy stawić czoła Maximusowi. Witam w kolejnej odsłonie transmisji JJJ! Wygląda na to, że Kree, których odwiedzili strażnicy, mają pewne wsparcie. Wedle donosów, Kree mają układ z kolejnym pionkiem Kanga. Jednym z Inhumans, niejakim szalonym Maximusem. Ha! Jak wkrótce się nie wyrwę z Chronopolis, to szalony Maximus pogada sobie z wkurzonym Jonachem, o co? Maximus pomógł Kree najechać nieludzkie miasto Attilan, chcąc odebrać tron Black Boltowi, swemu własnemu bratu. W odpowiedzi Black Bolt zebrał członków rodu, aby wyzwolić miasto i odzyskać tron. Jak donosi mój kontakt, bohaterowi nie było łatwo skrzyknąć królewską rodzinę ze względu na niszczycielskie efekty uboczne swojego głosu. Ale trochę migowego i w końcu wszystko pojęli. Bez wątpienia zasadzka Maximusa. Milczenie! Czy również go nie znosisz, bracie? Maximusie, jak śmiesz kpić z króla? Wiesz, że nie może przemówić. Sprawdźmy więc, czy może krzyczeć. Lockjaw, przenieś nas z tego miejsca! Zawsze uważałem, że czyny są ważniejsze od słów. Ależ bez żartów! Chyba nie sądziliście, że tak po prostu wejdziecie przez frontowe drzwi! Maximus, kiedy cię znajdziemy, przysięgam. Jakże ekscytująco! Najpierw zapoznajcie się jednak z moją komnatą machin. Szkoda, że nie mogę was osobiście oprowadzić, ale królewskie obowiązki nie przebaczają. Prawda, plekakarze? Wskazuje nam drogę ucieczki. To może być podstęp, ale z drugiej strony, jaki mamy wybór? Niech mi ktoś pomoże!
Hej, pomóż mi tu. Możesz? Pomocy! Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Przydałby mi się teraz superbohater. Maximus uważa, że kradzież tronu Attilanu to jakaś dziecięca zabawa? Oduczymy go pogrywać naszym tronem. Chyba raczej zadanie dla powierzchniowców. Widziałem kiedyś coś podobnego. Żeby to zniszczyć, przyda się coś głośnego. Mężu, może tylko najdelikatniejszy. Szeptów?
Jestem osobą bystrą, wysoce ambitną, duszą towarzystwa. Towarzystwa? Uwięziłeś własną rodzinę w tym strasznym miejscu. Tak, tak, przyznam. Mam pewne wady. Może ja zdołam tutaj dopomóc. Gilotyna się w kieszeni otwiera. Jak najszybciej stąd ucieknijmy.
Proszę, droga powinna być wolna. Teraz po Maximusa. Maximusa Wielkiego. Jesteś zaledwie kukiełką Kree, bladym cieniem własnego brata. Naprawdę? A kto pozwolił Kangowi ściągnąć tu nasze miasto? Ronan i jego Kree mają fragment Nexusa. Gdy połączymy siły, zmiażdżymy Kanga. Precz z tronu mojego męża. Męża? O nie, nie, nie. Ten tron jest całkowicie mój. Lepszy. Przytnijmy rodowe drzewo. Zgoda? Zapewnię ludowi Attilanu bezpieczne życie. Czemu tego nie rozumiecie? Maximusie, nie myślisz jasno. Błagam, nie rób tego. Zobaczycie. Moi mali przyjaciele o to zadbają. Na nich! Nawet dość zabawne. Ileż na to czekałem. Nie rozumiem, jak możesz robić coś takiego własnej rodzinie? Rodzinie? Tej rodzinie, która traktowała mnie jak wyrzutka? Do pięt mi nie sięgacie! Maximusie, błagam, nie chcemy cię krzywdzić. Och, zobacz, nie zdołacie!
ma jakiegoś rodzaju osłonę. Nie podejdziemy dość blisko, by zaatakować. Na pewno da się jakoś przekierować moc. Geniusz! Co się dzieje? Dziwak się widzicie? Maximus wpłynął jakoś na grawitację otoczenia. Nie zaatakujemy. Musi dać się go jakoś dosięgnąć. Zaraz. Cisza. Święta racja, kochany. Krystal, byłabyś łaskawa? Byłabym zaszczycona, siostro.